Muszę popytać, ale... Kochani, mamy już wszystkich na mecie na dystansie 1963 metrów, więc czas nam troszeczkę dosyć szybko idzie. Mamy oczywiście tutaj z nami Marcina Maślankę. Może Marcin jeszcze kilka słów na temat tych czasów. Żelazny. To był jeden z oficerów 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, którego celem było i zadaniem tworzenie oddziałów podziemia i oddziałów konspiracyjnych tutaj na Pomorzu Środkowym. Te działały, te siatka konspiracyjna była również w Koszalinie. Akcje były przeprowadzane w wszystkich miastach od Pomorza Środkowego. Dowódcą 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej był major Zygmunt Szędziela z pseudonimu Paszka. Osoba, która w 1951 roku została zamordowana przez komunistów. Dzięki wysiłkom Instytutu Pamięci Narodowej udało się odnaleźć szczątki majora Zygmunta Szędzielarza u Paszki i je zidentyfikować. Warto przypomnieć o tym, że te oddziały w całej Polsce liczyły ponad 200 tysięcy osób. W okresie walki od 1945 roku do 1963 w różnych organizacjach konspiracyjnych było łącznie prawie 500 000 osób. Były to również organizacje często młodzieżowe. Kolo, a ty gdzie? Kurde, co za...
Myślę, że nawet
spore kasze finansowe. Tak, oczywiście są zawodnicy, którzy rywalizują o te laury, o zwycięstwo, o zdobycie nagród, ale są ci, którzy chcą pokonać 10 km, którzy chcą pokonać swoich przeciwników. Thank you.
Cały czerwony jest od tego biegania. Słupska zwycięża oraz kolejny Kazimierz Koszaliński. On zwyciężał wielu biegach w Koszalinie. Było to na Górze Chęckiej, były to Grodz Góry Chęckiej. Mamy wynik poniżej 34 minut. Było na pewno bardzo, bardzo ciężko, jak przeszkadzał. A ja czekam na Mateusza. Mariusz, jak tam się biegało, powiedz mi, 40 kilka latek, czyli master, z drugim razem młodzieżą, powiedz kilka słów, jak się czują dziadkowie w takiej roli. Na tym zawsze się żył. To się wydaje, że to jest zawodnika, z którym się dałem na rękowe. To jest wyglądował zawodnika, który to trzeba zobaczyć, że biegnie na drugi rok, to jest nie będzie miał nic tam. Chodzi na chodzę, to jest chwała, bardzo dobrze to robi. No i fajnie się nie robić. Gratuluję Ci, Mariusz, naprawdę kolejnego sukcesu. Pokonałeś całą młodzież, zostawiłeś chwilę. Czyli laskę lepszą mamy cały czas jak wino, czyli czym starszy, tym lepszy. Mateusz Witkowski, za drugi zawodnik, mieszkaniec Koszalina. No, starałeś się wybrać po raz pierwszy w życiu w Koszalinie. Na takim poważnym, prestiżowym biegu na trzecim uzgodzeniu z Kietyni. Powiedz mi, jak tam walka na trasie? Czy Mariusz jednak jeszcze, no 43 docenki, ale jednak chyba jeszcze trochę za silny na Ciebie. O, jeszcze. Ciężko. No ogólnie jeszcze za mocno jest na mnie, ale będę trenował ciężko i na pewno kiedyś to miałem. Dziękuję, troszeczkę pozostało. Dwóch zawodników Iwety, Gabrielicz i Mateusz, będzie szansa porozmawiać. Trzeci zawodnik, przedstawiam się, kto to jest i dlaczego akurat spróbowałeś się na startu w Koszalinie. Dawaj, o tym. Chodź po lecie. Dlaczego gratulujemy na Słupska, czyli mamy pierwszej grupy dwóch zawodników ze Słupska, a ja już będę przedstawiał wszystkich, którzy osiągnęli linię mety. Na miejscu czwartym pasował się Robert Bożeński z Koszalina numer 515. Mamy pierwszą kobietę, która za chwilę zanotuje się na linii mety. Obserwujemy, kto to będzie. Myślę, że jest to wiele mamalena ze Słupska z numerem 790, która na chwilę się pojawi. Ale mamy z numerem 795 kolejnego mężczyznę. Jest to oczywiście reprezentant Szczecinka Sylwester Szymański, UKS Barwice, wychowawca wielu młodych zawodników z Legii Atletyki. Kiedyś miałem przyjemność z Szymkiem Szymańskim ścigać się jako junior na wieżi w Białogardzie o 800 czy 1,5 kilometra. Dzisiaj już jesteśmy zaawansowanymi mastersami, ale także widzimy, że Szymek Szymański dzisiaj w czołówce rywalizacji na dystansie 10 km dla wyliczonej grupy rekonstrukcji historycznej gry, która jest dzisiaj z nami od początku, która będzie cały czas tam przebywać. I mamy kolejnego zawodnika 794, Damian Wesołowski z Piły AZS UAM Poznań. Czas 37 minut 38. Biegnie po brzegu, biegnie oczywiście nad morzem. Myślę, że 15 km serdecznie zaprasza jutro po brzegu na większość ślubi z morzem po brzegu. I mamy kolejnego, 331, Andrzej Brędzik, reprezentant nie mamy kogo, ale czas 30 minut 27 sekund. 831 to Łukasz Kostkowski z Bytowa, numer 343 Tomasz Bruda, numer 599 Rafał Kamieniecki, reprezentant Pustki Tupot Łuska na linii mety z wynikiem 38 minut 40 sekund. Za chwilę kolejny na linii mety, za chwilę pojawi się pierwsza kobieta. Prowadzącą była oczywiście numerem 793 Wielewa Marlena ze Słupska.
a Dalinek oczywiście na razie Robert Korupski z Lęgówka, numer 54 Roma Golowski z Rosnowa, ceny kolejki powietrzny forma Rosnowo. Numer kolejny to 629 Władzy Łukowski z Władna, 799 Krzysztof Witczewski typowo, 827 Andrzej Kędziński ze Szczecinka. To pierwsza dziesiątka, właśnie dwunastka, dwa dziesiątka panów. My czekamy na pierwszą panią, która się nie ma najwyższe wamer, bo zamierzyli na 3 metry. 715 to Sebastian Rybaczek. Reprezentant, od której nie mamy wątpliwości, nie podał, nie mamy jeszcze wynika, ale za chwilę tutaj to wszystko zostanie uzupełnione. Wśród pań na miejscu drugim była Urszula Kaszczela z numerem 16. 826 na Kolejne osoby, które mamy, to 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 mamy